nie odczuwałem na początku czegoś takiego, że jest to przeskok taki, że naprawdę potrzebuję czasu, żeby się do tego zaadaptować. To nie jest wcale tak powiedziane, że się idzie do nowego klubu, do nowego miejsca, mimo tego, że gdzieś się grało już ileś spotkań, że cały czas się było w pierwszym składzie, to tutaj od nowa trzeba budować swoją pozycję. Spotykamy się z Marcinem Kamińskim przy Mercedes-Strasse w Stuttgarcie, w siedzibie VfB. Marcin, proponuję, żebyśmy zaczęli od tego, jak się zmieniło Twoje życie. Wygląda inaczej niż w Poznaniu? Szybko się zaaklimatyzowałeś w tutejszych realiach? No, wygląda zupełnie inaczej, bo jednak trzeba było się przestawić na inny język, inną kulturę, innych ludzi. Ale ta aklimatyzacja, myślę, że przebiegła dość sprawnie, dość szybko, bo też ludzie, zawodnicy w klubie i ogólnie wszyscy związani z tym klubem pomagali. A z kim rozmawiałeś przed przeprowadzką do Niemiec? Rozmawiałem przed przyjściem tutaj szczególnie z Przemkiem Tytoniem. To była taka osoba, która była nie dość, że w Niemczech, to jeszcze w tym klubie, więc mogłem posłuchać i naprawdę to, jak on opowiadał o klubie, jakie ma tradycje, o tym, jak się funkcjonuje w Niemczech, to dodawało jeszcze takiej naprawdę chęci do tego, że to jest to miejsce i chcę tu być. Sprechen Sie Deutsch? Herr Kamiński? Bisschen. Tak, troszeczkę mówię, ale jednak lepiej się czuję po angielsku. Rozumiem, jeżeli ktoś do mnie mówi i oczywiście staram się funkcjonować z tym również, że trener też już coraz rzadziej, coraz mniej mówi po angielsku, bo w tym momencie bodajże jest nas chyba tylko dwóch zawodników, którzy potrzebują tego, żeby jeszcze nam więcej tłumaczyć. A tak to reszta, mimo że obcokrajowcy, to już są przynajmniej 2 lata tutaj, więc no, muszę się do tego przyzwyczajać, że już nie będzie żadnej ulgi, nie będzie żadnej rozmowy po angielsku, tylko już do niemieckiego. I wiadomo, w tych klimatach tutaj treningowych, rzeczach boiskowych, to nie ma problemu, bo to się powtarza z dnia na dzień, więc to wchodzi do głowy i to się rozumie. No. Gorzej jest wciąż jeszcze gdzieś tam, wiadomo, jak się pójdzie do miasta, coś trzeba gdzieś zrobić. No to na razie jeszcze posługuję się językiem angielskim. Kuchnia w Szwabii dużo się różni od naszej, też musiałeś się przestawiać, jest, nie wiem, smaczniejsza, może mniej smaczna, bardziej tłusta, bardziej dietetyczna. No to jest właśnie taka kuchnia tutaj bardziej tłusta i wiadomo, że jak na początku na te niektóre rzeczy patrzyłem, to nie chciało mi się tak wierzyć, że niektórzy tak się w taki sposób mogą odżywiać, ale to też jest tak. Niektórzy są tak przyzwyczajeni już od zawsze. Ale co, golonka i kultura kartofla? Znaczy, no kartofle to tutaj jest, to tutaj oczywiście, no ale w Poznaniu też kartofle. Pery! No, pery, się mówi, tak, ale to też rzecz normalna, ale tutaj właśnie takie tłuste mięso, tutaj naprawdę, takiego wszelkiego rodzaju mielonki, no te wursty. Kary, wursty, to jest, czasem jak się na to patrzy, to niemożliwe to jest, ale... Czyli żywi się raczej po polsku według diety krajowej? Raczej według tego gdzieś tam jak z narzeczoną, tak? To wszystko ustalamy, konsultujemy, co chcemy zjeść, jak chcemy zjeść, ale na pewno w bardziej takim naszym stylu. W Polsce funkcjonowałeś w bardzo dużym klubie, w Lechu Poznań. Tutaj VfB też ma duże tradycje, pomimo spadku tak wielu kibiców przychodzi na trybuny. Ty w ogóle zauważyłeś taką różnicę? Czy ten Lech tak Cię przygotował tutaj do tego, jak jest odbierana piłka w Niemczech? Ja myślę, że Lech mnie bardzo przygotował do tego wyjazdu za granicę, bo w Poznaniu presja zawsze była ogromna, zawsze cel, który był stawiany przed nami i my sobie również stawialiśmy, to było mistrzostwo, to była walka o to pierwsze miejsce i to też jakby nie patrzeć przyciągnąłem do tego klubu, bo wiedziałem, że tu również będzie presja, tu również będzie wszystko skierowane na to, żeby być na tym pierwszym miejscu, żeby awansować. Dlatego ja na pewno się czuję pod tym względem presji bardzo dobrze przygotowany, pod tym względem ze wszystkich stron, tak, nacisku czy spojrzenia ludzi, jak na to, jak wszyscy tym sterują i patrzą, no to każdy ma jeden cel przed sobą i na pewno tutaj jest praktycznie taka rzecz identyczna. Pamiętam, jak w Polsce w pewnym momencie pytałem prezesa Rutkowskiego, ile ten Kamiński jest warty. To dostałem odpowiedź, że 3 miliony euro. Zdaje się, że wtedy był Hamburg. W związku z tym pytanie, czy ty jesteś zadowolony z miejsca, w którym w tym momencie jesteś? Jestem bardzo zadowolony. Wiadomo, że przez
ostatnie dwa lata w Lechu, no to tak czy co pół roku, czy co rok pojawiały się informacje, możliwości, żeby zmienić klub, ale albo to nie były satysfakcjonujące rzeczy dla mnie, albo dla klubu, jeżeli chodzi o kwotowe sprawy. No tak to było, że w Lechu wszystko było dobrze, byłem zadowolony i chciałem również, żeby klub na mnie zarobił, bo mnie wychował i oczywiście taka kolej rzeczy byłaby super, no ale no nie udało się. A powiedz, a kiedy byłeś najbliżej odejścia z Lecha? No bo ja myślę, była oferta z Hamburga, były z Serie A, o wielu pewnie też nie wiemy i teraz możesz zdradzić też te nazwy. Ja też o wielu nie wiem. Tutaj zbijemy nazwy i wspólnie wypracujemy taką długą, solidną listę do wpisania do CV. Z Hamburgiem słyszałem, ale no nie wiem, czy padały konkrety, nie mam pojęcia. Skoro prezes Utkowski mówił o tych 3 milionach euro, to chyba musiały jakieś konkrety padać. No to jeżeli padały... Sam się pochylił nad wyceną, poświęcił swój czas, to już coś musiało być na rzeczy. To może coś było, ale... No... Zupełnie, czyli też widocznie to się musiało gdzieś w pewnym momencie między klubami gdzieś tam, jeżeli padały kwoty, to musiało gdzieś rozmyć, bo później do mnie to nie trafiało i myślę, że moment najbliższy to było Palermo, kiedy tam było duże zamieszanie, tak? Maciek Wilusz przyszedł do Lecha, to ja też wiedziałem, że to też jest jakiś znak, że to już jest czas, że ja mam odejść, że mam iść do innego klubu i też byłem w tym momencie na to gotowy. No i tam już się dużo działo, tak? Ja i co poszło nie tak? Co przyczyło ten węzeł? Ja słyszałem, że między klubami nie doszło do porozumienia. To był taki moment, kiedy już taki byłem nastawiony, że już dobrze, to już jest koniec, odchodzę z Lecha. Taki przyszedł czas, ale nie stało się i... Ten czas też był super, bo to był sezon, w którym zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, więc na pewno również tego nie żałuję, bo zostałem, zrobiliśmy coś, czekaliśmy 5 lat i to była fajna sprawa. A powiedz, jakby numer prezesa Bogusława Leśnodorskiego tak często dzwonił, że sobie wpisałeś do mnie ze mną bezpośrednio się nikt nie kontaktował. A wielu kibiców tak uważało? No, wielu kibiców wiele rzeczy uważało. Co się na końcu na mnie odbiło, ale wracając do tej sprawy, to ze mną nikt się nie kontaktował, ale miałem sygnały oczywiście również od agenta, tak, że jest zainteresowanie, że gdzieś są myśli o tym w Warszawie, żeby mnie sprowadzić, ale to też w pewnym momencie ja wiedziałem, że to dla mnie nie jest miejsce, do którego chcę odejść, tak? Przeraziła trochę cię ta presja, ta w Poznaniu, to z czym się spotykałeś, bo w pewnym okienku nawet twoja, kiedy gruchnęła wiadomość o tym, że Legia chce po ciebie sięgnąć, to odbiło się nawet na twojej dziewczynie, na twojej narzeczonej, która dostawała tam mnóstwo telefonów i wiadomości. To było niemożliwe, że właśnie gdzieś puszczona informacja w internecie, jakiś news, że mam odejść do Legii. Ja o tym nic nie wiedziałem i właśnie byłem z narzeczonym, zaczęły do niej przyjść SMS-y. I to kilka tak od razu z rzędu. Czy odchodzę, czy idę, co się dzieje. My dopiero tak nie wiedzieliśmy zupełnie, co jest grane, ale też byłem w kontakcie z agentem i wiedziałem, że są sygnały, ale no też nie padały konkrety takie żadne. A ja też wiedziałem, że dla mnie jedynym miejscem odejście z Lecha to jest zagranica. Ja nie rozważałem w ogóle opcji, że mogę gdzieś odejść w Polsce. Bo... Nawet przez moment ta Legia ci nie zaświtała po głowie? Nie. Naprawdę. W ogóle nie myślałem o tym w taki sposób realny. Dla mnie odejście do Legii to by było naprawdę w momencie takim chyba już ostatecznym, że po prostu, że musiałbym czuć, że nie wiem, w Poznaniu mnie nie chcą, i to jest może miejsce dla mnie, gdzie coś mogą mi pomóc. Zrobię im kuku. Jak mnie nie chcą, to ja im zrobię kuku. Nie, to też nie o to chodzi, bo niektórzy, też tak powiedzmy, przez tak przykład Bartka Bereszyńskiego, patrzą, że odszedł do Legii i na pewno to nie było dla niego łatwe, ze względu pewnie i na niego, i też na względy rodzinne. No ale w momencie, kiedy tam odszedł, no nagle stał się innym zawodnikiem. Zaczął grać. Zaczął występy w reprezentacji, powołania, więc dla niego to był dobry ruch. A ja po prostu nawet takiego nie miałem spojrzenia, że nie czułem, żeby Legia w ogóle mogła mi coś więcej dać niż to, co mi dawał Lech.
A właśnie, bo zmierzamy do tego momentu, nawet wspomniałeś o aspekcie reprezentacji przy okazji Bartka Baryszyńskiego. Ty byłeś finalistą de facto Mistrzostw Europy w 2012 roku. No dzisiaj od tej reprezentacji masz spory dystans. Sądzisz, że po przeprowadzce do nawet drugiej Bundesligi, po tym jak zacząłeś regularnie grać, to może być bliżej niż z bułgarskiej? Do notatnika Adama Nawałki? Szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest bliżej stąd, czy nie. Ja chciałem przede wszystkim właśnie spróbować nowego wyzwania, nowej rzeczy, nowego kraju, tak, nowej ligi. I to było dla mnie kluczowe. I też oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, jeżeli będę grał i jeżeli będzie to wyglądało dobrze, to myślę, że gdzieś może jakiś telefon czy informacja będzie, tak, że ktoś obserwuje, że się interesuje, ale to jest taki gdzieś tam kolejna rzecz, o której gdzieś tam mogę myśleć, ale to na spokojnie. Przede wszystkim dla mnie najważniejsze jest to, żeby mieć pierwszy skład tutaj, żeby w każdym meczu występować i żeby w każdym meczu poprawiać to, co muszę i na tym się skupiam. A to gdzieś tam jest na pewno jakiś kolejny cel, ale to też nie jest tak, że pomyślałem, że dobra, wyjadę do Niemiec, to będzie łatwiej. To na pewno nie, bo wiedziałem dobrze, że na to wszystko trzeba zapracować. Ty się czujesz gorszym stoperem, nie wiem, od Tiago Cionka, Bartka Salomona, Pawła Dawidowicza? Nie chcę się porównywać w żaden sposób, ani czy się czuję gorszym, czy nie. Ja robię... No do własnego samopoczucia masz prawo. Nie, no ja jestem... Ja się cieszę z tego, gdzie teraz jestem i z tego, że gram, tak? I dla mnie to jest klucz. I w żaden sposób myśleć o tym, czy jestem lepszy, czy nie, to ale, ja... ale wiesz, do czego zmierza moje pytanie. Do tego, kiedy ostatnio był kontakt od Bogdana Zająca, kiedy po raz ostatni rozmawiałeś z ludźmi ze sztabu Nawałki? Ostatni kontakt to był w marcu zeszłego roku. No, to jeszcze nie ma 12 miesięcy. Marzec zeszłego roku, tak, bo to graliśmy mecz wtedy z Legiem, ja wtedy pauzowałem za kartki i tam kilka zdań wymieniłem z trenerem Nawałką. Wiadomo, to też nie jest tak, że patrzę na telefon i czekam, kiedy ktoś zadzwoni, ale mówię, no i ja się skupiam na tym, co mam do wykonania, czyli grę tutaj i bycie w pierwszej 11 i zrobienie tego awansu, bo to jest klucz, jaki tutaj jest postawiony przed nami. To bardzo słuszne podejście, natomiast spodziewałem się, tak mówiąc szczerze, że będziesz podchodził do tego nieco inaczej, że skoro byłeś już tak blisko 5 lat temu tej reprezentacji, a skoro te 5 lat minęło, że to ty tak naprawdę będziesz rozdawał karty. Ja byłem blisko 3 lata temu, kiedy trener Nawałka przyjmował kadrę, tak? No to wtedy też czułem i z trenerem rozmawiałem i przed meczem. I oczywiście to był taki dla mnie znak, że trener na mnie liczy, że chce, żebym był w tej reprezentacji, ale no widocznie to nie był mój czas, nie był to mój moment i teraz nic mi nie pozostaje, tylko czekać i pracować.